Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku, moi drodzy. Wy. Odcineczku wy. Brać ten karabin czy nie brać? W Northern Light, czyli zorza północna, polarna. Jak sobie tam chcecie, tak sobie to tłumaczcie. No ale dobra, my mamy jechać, moi drodzy, na północ. Teraz musimy jechać bardzo na północ. I tu. Gdzieś koło Guagu na północ. Północ mamy, moi drodzy, tam. I tam będziemy jechać. I tam pojedziemy. I tam pojedziemy. Dobra, nie to. Tylko północ jest tam. Czekaj, co my tu mamy? Tu mamy statek rybacki, czyli musimy jechać. No nie wiem, no pojadę tą drogą, no bo co innego mi pozostało jak jechanie tą drogą, co? Chyba nic. Więc musimy pojechać drogą tą. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Gdzieś musimy w końcu dojechać. Do Guagu. I z Guagu pojedziemy dalej na północ gdzieś. No bo ciągle mi brakuje jednej, znaczy jednej, dwóch kawałków w sumie mi dalej brakuje. Bo mogą te ziółka sobie wziąć. Wydaje mi się, że jedziemy w dobrym kierunku, ale tylko mi się wydaje. Idziemy tak trochę po skosie. Już się zaczyna, już. Dobra. Mamy na raście. A może parę grzybów byśmy jeszcze zebrali. Trochę zjemy. Co nam to daje? Energii trochę nam daje. I dwa grzyby weźmiemy. Może jakbyśmy jakąś herbatkę ugotowali. No to wygląda, że trzeba jeździć drogami. Tylko te drogi nie zawsze są, jak widzieliście w poprzednim odcinku, nie zawsze są dostępne. Jest jedna droga, której nie ma. O, a my jedziemy, moi drodzy. Teoretycznie jedziemy dobrze, ale teoretycznie, bo w praktyce nie wiemy tak naprawdę, gdzie my jedziemy. Dobra, tu mamy dzikusa, to dzikusa sobie zostawimy, bo on do niczego nam nie potrzebny. Tam coś się świeci z daleka. Teraz tak, stop. Prr. Tu mamy statek i mamy. Mamy statek i mamy wieżę. Wieża jest tu, a my chcemy jechać tam dalej prosto. To jedziemy prosto, do wieży nie skręcamy. Pojedziemy na garaż. Trzeba te skóry z królika chyba zrobić, przerobić, bo to już tak ciążą mi to, trzeba zostawić trochę amunicji. Tak myślę, że trzeba byłoby tu trochę odchudzić nasz plecak. Nie mamy klucza, dwóch kluczy nie mamy, jednego do wioski. Dobra. Nie mamy dwóch kluczy, jednego do wioski, a drugiego do... Teraz tak, gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. No i dobra, jedźmy tą drogą. A, i tu dojedziemy do kopalni. Dobra. Tu dojedziemy do kopalni, to trzeba będzie odbić. Gdzieś. Tak, tu była kopalnia, dobra. Musimy znaleźć jakiś, moi drodzy, drogowskaz, który nas pokieruje gdziekolwiek indziej. O, właśnie, na przykład taki drogowskaz, jak jest tu. I taki drogowskaz nam mówi tak, że tu jest statek, tu są domki. Tu są domki. Domki chyba te. To jedziemy na te domki. Bo tu...
Czekajcie, czekajcie, my jesteśmy tak, stąd, tu mamy północ. I teraz tak, tam pojedziemy na domki, a to byśmy pojechali na kopalnię. Jak jedziemy tu, czyli na północ na domki, a to pojedziemy na kopalnię, to jedziemy na domki. Jedziemy na domki. Bo z domków już będziemy mieli w sumie, no może nie tak w sumie, ale... Ale dobra, jedźmy tędy. Jedźmy tędy drogą. Zobaczymy, co się... A, i znowu ryzyko hipotermii. No dopiero co wylazłem z dziury, a już muszę się znowu ogrzewać. No kurde, czy to nie jest wkurzające? Jest, to bardzo bym powiedział. Teraz gdzie my są na mapie? O, ale jest... Ej, czekajcie. Tu jest kolejny znak. To ja nie na te domki jadę, ja się tak jakby wracam. Czekaj. Prrr, szalony. I teraz mamy tak. Tu mamy domki i tu mamy garaż. A tu... Przestać mnie plątać. A tu była chyba ta wspinaczkowa ta. No dobra, pojedziemy szybko, jeszcze tutaj zobaczymy, bo ja nie pamiętam, czy ja byłem. Byłem, ale... Czy tu nie będzie przypadkiem ta nasza kolejka górska, nie? No tak, tu będzie kolejka górska. Ta kolejka górska będzie tu chyba, w takim oto wypadku. Tak nas doprowadzi. Chyba, że nie. Chyba, że nie. No my jesteśmy tu. Tam jest ten. No ale dobra, tu była ta ścieżka jakaś. Co ja mam tędy tutaj iść? Bo już teraz powiem wam szczerze, że zgłupiałem całkowicie. Ale no dobra, powiedzmy, że tu będzie jakiś szlak. Ale ja tu już byłem, na bank byłem, nie? Dobrze idę? No idę tu, no dobrze. Czyli tu musi być jakieś przejście w jaskini, na bank, na stówę. Tutaj chyba ognisko kiedyś rozpalałem gdzieś. No dobra, przejdźmy, zobaczmy jak tam... O. To ryzyko hipotermii jest dość duże. Coś mi się wydaje, że ja się kręcę w kółko. Tędy chyba raczej nie wejdę, co? A może? Nie, może tu jest jakieś wejście na jaskini? Hipotermia, dobra. Tu jest jakieś wejście do jaskini, ale... Znaczy wejście, no chciałbym, żeby tu było wejście, a jednak nie ma wejścia. Jednak nie ma wejścia, nie ma tu jaskini. Ale gdzieś musi coś tu być, bo tu kurde, ja się... Chodzi na to, że ja się kręcę w kółko. I tu bardzo mocno się kręcę w kółko. Nie wiem, gdzie ja jestem. Łażę se po górach. Zaraz się okaże, że nie będę miał zejścia. Uff.
Dobra, już przestań stękać, chłopie. Łażę po górach, nie ma tu żadnego wejścia, nie ma tu żadnego zejścia, nie ma nic. Do dupy taki interes. Zaraz będę miał jeszcze odmrożenie. Opa, już ten. Dobra, idźmy do tej dziury. Kurde, bo to... Houston, mamy problem. Jak tu teraz zejść, żeby tam... Żeby sobie kulusów nie połamać, nie? Ja pierdzielę. Dobra, przestań, jeszcze chwilę. Zaraz dojdziesz. Tylko, że mi te żarcie, znaczy żarcie ucieka. Nie, no, zwozimy stąd. Kurde, zwozimy stąd i to szybko. Połamie się tędy. Jak będę skakał, nie? Powoluśku jakoś może zejdziemy, co? Żeby sobie kulosów nie połamać. Ej. Czy ja mam w ogóle coś do... Do podpałki? Mam jeszcze papieru. Dobra. Znowu mi życie ucieka. Wszystko mi ucieka. Tragedia. Powiem wam, że jest tragedia. No, jeszcze jestem niepoczytalny. Dobra, tu mam skuter. Nie no, muszę się wyleczyć, bo to kurde, nic z tego nie będzie. Dawaj, szybko do dziury wsiadaj. Jedźmy na tą kolejkę górską. Stąd. Gdzie tu wejście było do tej kolejki górskiej? Gdzieś było. O, jeszcze dzikus. Gdzie biedny i poszkodowany. Nie mogę wyrzucić patyków? Mogę. Tak. Tu jest to wejście. Dobra, mam parę patyków. Węgiel drzewny. Ogień. A, nie mogę ognia użyć. Mogę puszkę zabrać. Odzyskać. Patyczki, Tasiek, podpałka, no i dobra. Ucieknij z wyspy, no bym chciał uciec, gdybym mógł. Ale nie mogę. Dobra, przestań. Chłopie, przestań. Tu szybko jeszcze linę se stwórzmy. O, i elegancko, patyków dozbierajmy, i elegancko, na pewno tu nic nie ma. Tu jest wejście. Tu już więcej nic nie ma, dobra. Pijmy, moi drodzy, pijmy. Odzyskujmy jakieś zdrowie.
O, coś się odzyskuje, dobra. Ja bym tutaj grzybki wrzucił. Czy można jakoś. Nie można tych grzybków, a tu. O, a tu można zupę grzybową sobie zrobić. O! Już będzie lepiej. Zobaczymy, co nam te grzybki dadzą, o ile coś dadzą. Mam nadzieję, że dadzą. Dobra, zjedzmy zupę. 15, nawodnienie, poczytalność, głód, energia. Zupa grzybowa. Ale już nie, jeszcze hipotermię mamy. A, wyleczyliśmy te, ryzyko czerwonki. To tylko mamy hipotermię. Dobra. Chłopie. Dawaj, skonsumuj to. Ile te grzybki jeszcze mają? 19 godzin. Jak wygląda nasza sytuacja z jedzeniem i z piciem? Dobra, w sumie dobrze. Tylko ryzyko hipotermii byśmy wyleczyli jeszcze i by było git. Aha, i się robi ciemno. Godzina? Kurde, 19. Dobra, dołóżmy paliwa. Skonsumuj. Skonsumuj. Coś trzeba byłoby coś poszukać. Tylko, że tu nic nie ma najgorzej. Tu nic nie ma. Kurde, łóżko bym sobie zrobił? Możliwe, co? 12 patolków. Starczy, starczy. Czy mogę to rozwalić? Wymagany topór. No mam topór, no masz. Odzyskaj. Trochę patyków odzyskaliśmy. Jak tam hipotermia nasza? Jeszcze trochę. Dobra, tam nie pitol. Jeszcze z raz, jeszcze jedno picie i będzie git malina. Git malina. W sumie mogłem już iść spać. Mogłem. Dobra, zobaczmy jeszcze te grzybki, jak grzybki 18 godzin. To ja tyle spać nie będę na pewno. Ale trochę pośpimy, nie? O, odzyskujemy. Odzyskujemy zmęczenie. Stań, dołóż do pieca. Tak jest. Momencik. Dobra, co ja tam miałem zrobić, bo ja już teraz nie pamiętam. Miałem dołożyć do pieca. Dobra, dokładamy do pieca paliwo. Mamy godzinę 22:37. Hipotermia użyta. Grzyby 16 godzin. Dobra, to rano sobie grzyby zjemy jeszcze. O! Ugotujemy sobie zupę grzybową i jedziemy dalej w świat. Tylko gdzie? Dobre pytanie, gdzie? Ej, ognisko mi zgasło. Kurde. Ognisko mi zgasło. No dobra, trudno. Dawaj garnek z powrotem. Konsumuj, dawaj z powrotem. Mamy godzinę. 3:34. W sumie nie jest źle. Nie jest źle, ale odzyskamy sobie trochę patyków tak na szybko. O. I teraz tak. I teraz, moi drodzy, my mamy tak. Jesteśmy tu. I musimy jechać. No kurde, do domków albo jeszcze gdzieś. Jak stąd żeśmy wyjechali. Stąd żeśmy wyjechali, musimy jechać centralnie na północ. A centralnie na północ to jest. No, za tą górą.
centralnie na północ, to jest za tą górą. Tylko tak, skąd ja przyjechałem, już ja teraz nie wiem. Czy ja teraz jadę w dobrym kierunku? Chyba nie, zaraz zobaczymy, się przekonamy. Jadę do dołu, to w drugim kierunku muszę jechać. Czyli jednak muszę jechać w tamtym kierunku. Tak czy nie? Bo już teraz... No pa, nie wierzę. Co tu się stanęło się? Na północ mamy jechać. Północ jest tam, czyli za tą górę. Czyli albo w tą stronę jedziemy, tędy i tam ją obtaczamy. Może tak zrobimy. To tu powinniśmy dojechać do Gułagu, nie? Jakoś tak. No tak spróbujmy, moi drodzy. Spróbujmy przejechać to tędy. W sumie jadę tak, jadę dobrze, w miarę. W miarę dobrze. I teraz pytanie, czy tu jeszcze coś będzie, czy jakaś... Tak się zastanawiam tam przez te góry, jakbym przycisnął, ale chyba raczej tędy się nie da. Ale jakbym jechał wzdłuż góry... O-o! Góry jakbym jechał, to może coś bym znalazł, tylko jak tak będzie mnie rzucało, to ja nigdzie nie dojadę. O! Taki będzie bubble, gdzie ja jestem. Jestem tu. Coś mamy, tu nic nie mamy. Dobra, to jedziemy dalej. No nie wierzę, no te zacinki to normalnie mnie rozbrajają. Mogliśmy ptoka se zabrać. No i dojedziemy tędy. Dobra, dojedziemy. Tu są drzewa, za drzewami. Tu powinniśmy jakoś cisnąć i powinniśmy gdzieś dojechać. Tylko pytanie, czy się zaraz znowu mapa na mnie skończy, nie? Nowy wpis na mapie. O! Nowy wpis na mapie, coś odkryliśmy, tylko teraz pytanie co? Chałupa. Dobra, jest chałupa jakaś, dobrze. Jest chałupa, moi drodzy. Tego nam brakowało, chałupy. Chałupa jest przed nami, to jedźmy. Zobaczymy co w tej chałupie, mam nadzieję, że jest kolejny kawałek mapy. Kolejna jakaś droga jest. Mam nadzieję, dobra. Co my tu mamy? Nowy wpis do domu. Chata wspinacza. Chata wspinacza. Drogi nie mamy. Drogi nie mamy, ale mamy. Co my mamy? Co my mamy tu? Stół do solenia. Studnia. Mamy drzwi otwarte. Jest książka, jest apteczka. Co? Wszystkie mamy leki zabrane? Aha, tych nie mamy, niebieskich, dobra. Co my tu mamy, mój? Gotówka, nie potrzebuję. Skrzynka. Tu mamy kolejna skrzynka, nic. Tu mamy... Jest mapa! Czego my nie mamy? Tu nie mamy tego kawałka i tego nie mamy. Zobaczmy tą mapę i teraz zobaczmy co ma. Jo! Dobra, czyli nam zostanie jeszcze tylko tutaj ten jeden kawałek. Git Malina. Git Malina. Ośrodek narciarski, właśnie. To nam zostanie tylko jeszcze tu ten kawałek. To gdzieś od obozu wędkarskiego trzeba będzie uderzać. Ale dobra, mamy mapę. Pineskę kolejną możemy sobie wziąć, dobra. Co my tu jeszcze ciekawego możemy mieć, moi drodzy? Tu książka jakaś leżała, właśnie. Książka do czego? Rozświetlanie nieba. Temperatura nam spada, nie spada. Tylko picie nam spada i jedzenie nam spada. To się jedzeniem na razie nie przejmujemy. Dostępny nowy schemat ogniska. Moi drodzy. Mamy ognisko
Nie, stop, nie wytwarzamy, tylko mamy mały ogień, mamy ognisko i mamy ognisko, patyk, kamień, kłoda drewna. Widzieli wy takie cuda? Jest lina. Wspinaczkowe buty. Zamieniaj, chłopie. Tego mi trzeba było, szmata niekoniecznie. Czy my będziemy mieli jeszcze w razie czego podpałkę? Będziemy jakoś mieli. A ja dalej z tymi skórami jeżdżę. Dobra, czyli mamy to, moi drodzy, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Czyli teraz trzeba jechać na obóz wędkarski, moi drodzy, a najlepiej to, żebyśmy pojechali do stacji pogodowej. Do stacji pogodowej. Ale musimy jechać tutaj, tak bardziej na wschód. Czyli północ mamy tu, to my musimy jechać tam. Gdzie ten mój skuter? Jest północ, to my musimy jechać tu. Tu. Tylko skuter zgubiłem, ha? Albo nie zgubiłem. Tu byśmy musieli jechać. No i dobra, on chyba jest z przodu. Tędy żeśmy przejechali, ok. To musimy jechać tak. Tak teraz tu musimy jechać. Tak se pojedziemy, aby nam tylko mapa nam nie zniknęła, nie? Ojo. Dobra, musimy chyba stąd jednak wyjechać. O, przejechać na przykład pod górą. Proszę bardzo, widzicie? Można pod górą przejechać, ha? Kto tak potrafi? To my tędy jechaliśmy, nie? Pa, jeszcze drzewo przypieszył. Nie, my jedziemy w dół. To my nie w tą stronę jedziemy w ogóle, co? Jedziemy jawnie w dół. To źle. Jawnie źle. Musimy gdzieś skręcić. To dojeżdżamy do. Wjeżdżaliśmy do czegoś, do ośrodka narciarskiego, dobra. Wjeżdżaliśmy do ośrodka narciarskiego, to jedziemy teraz na trzy domki. Na trzy domki. Trzeba się pozbyć, co by nie było, trzeba się. Oj, Houston. Trzeba się pozbyć tego towaru. Teraz jak my jedziemy w tą stronę, no chyba dobrze jedziemy. Gdzieś były te znaczniki, gdzieś tu była droga. Dobra, ta droga tu i tu był kierunkowskaz na trzy domki. Koło dzika, dobra. Tu. A ja miałem grzyba zjeść. Stój, miałem grzyba zjeść. Bo on zaraz się zepsuje. 5 godzin, dobra. Domki są tu. Czyli dobrze, jedziemy tą drogą na domki. No i git malina, moi drodzy. O, miałem te kwiatki zebrać. Teraz pojedziemy tak, to w takim razie. Tak, ja weź tą pineskę. A ile mam pinesek? 4 dalej. Oszukisty. Musimy jechać tu. Stąd przejechać na drugą stronę tutaj. Zabrać tam skórę. Później jechać na stację pogodową. Do stacji pogodowej zabrać królika, zrobić sobie czapkę. Czapkę z królika sobie trzeba zrobić. Buty mamy, rękawiczki w miarę. Tego niedźwiedzia wysuszyć, bo tam kurde już ten niedźwiedź się suszy i suszy i suszy i suszy, a tak już byśmy mogli sobie zrobić kurtałkę, nie? A tu chyba nic z tego nie wyjdzie.
Dobra, czy my jedziemy dobrze? Chyba nie dobrze, bo my nie w tym kierunku chyba jedziemy. Nie jedziemy na Guła. A my nie chcemy na Guła. Mieciu. Już teraz to już zgłupiałem. Te trzy domki to nie ten, tylko Gułak, co? A jeszcze zawirucha. Nie w tym kierunku jedziemy, ja pierdzielę. Dobra, my mamy jechać na garaż. Wracamy. Mamy jechać na garaż. Ale jazda. Jazda bez trzymanki. Nie ma to jak idealne odczytywanie mapy, nie? O, tu jeszcze byśmy potrącili jakiegoś lelenia albo łosia. O, dobra. Chłopie, byś drogę może jakoś znalazł. Właśnie. Znalazł drogę i trzymał się drogi. Dara będzie ryzyko hipotermii. Po coś to wymawiał. Ja coś jeszcze tutaj widział na tej drodze, to by było idealnie, ale... Ale możemy zobaczyć mapę. Mapa jest w miarę dobrze, jeśli kierujemy w tą stronę, co chcieliśmy. No, Dobra, i tu się kierujemy na garaż. Tak jest, garaż jest, moi drodzy. Garaż jest tu, czyli dobrze się kierujemy i tak się będziemy kierować. Dzikusa zostawiamy, dzikusy nam niepotrzebne. O, jest ryzyko hipotermii. Tego nam trzeba było. Brakowało nam. Bez ryzyka to nie ma zabawy, nie? A tak to przynajmniej chociaż mamy zabawę. Dobra, nie stękaj. Jeszcze trochę. Musisz dojechać. Jeszcze trochę musisz dojechać. No, dojeżdżamy do granicy. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy gułak, a tu... Czekaj. A tu mamy statek. Dobra, to my jedziemy... O, paliwo nam się kończy, ale to... A my jedziemy prosto, centralnie na garaż. W garażu powinno być jakieś żarełko jeszcze. Króliczek. Kurde, mogę go zabrać. Tak już na zaś, nie? Żeby były, dobra. W połowie drogi jesteśmy. Jesteśmy w połowie drogi i teraz trzeba byłoby tam jechać, żeby coś jeszcze odkryć, kawałek mapy. Ej, no nie, proszę, nie, na zakręcie ja. Tak zrobimy, moi drodzy. Dojedziemy. No kurde. Dojedziemy do garażu. Jesteśmy w połowie drogi. W garażu szybko rozpalimy ognisko. Kurde, ale te lagi są teraz takie, że to przez to śnieżyce. Za dużo musi się wczytać płatku śniegu. Ale jaja. No, gdzie ten garaż? Kurde. Daleko jeszcze? Jesteśmy przed samym garażem, dobra. No, jeszcze kawałek. Jeszcze kawalunia.
O, grzybki można byłoby sobie zupę ugotować. O, prrr. Tu jest kopalnia. Mamy do garażu, a garaż jest tam. Do kopalni nie jedziemy, bo nie ma po co. To powinien być garaż. Powinien być, zaraz będzie. Dobrze, jest. I mamy garaż. Dobra, czekaj, przestań. Kurde, chłopie, przestań. Tam na chatki wędkarskie, to później tam pojedziemy. Dobra. Pierdziele. Dobra, wysiadka, chodź. Chodź. Jesteśmy w garażu. O, tu żeśmy koczowali. Szalik. Słaby. Żywki, zapalniczki. Co my tu mamy? Zdechło coś. Coś nam zdechło. Coś nam zdechło, ale my chcemy teraz szybko rozpalić ognisko. Zwykłe, standardowe. Bo tu już nam zgasło. Podpałka. Mamy jakąś podpałkę. 8, 10. A jak się schowałem do garażu, to teraz oni mnie tu kurde pogodę dają normalną. No żeby wasz szlak trafił, nie? Ja. No, i teraz co? Teraz mam ryzyko hipotermii i teraz kurde. Oj, jak nie, to czasem drażni, no ale dobra, nie mamy wyjścia, moi drodzy. Tak, gotujemy coś. Mamy trochę hipotermii. Trochę możemy mieć. No i ty kurde, nie zobaczcie, taka ładna pogoda. Zanim ja się teraz tu ogarnę. A, tu aktywny. Aktywny, dobra, to czekaj, to jak to jest aktywny, to my musimy zrobić coś takiego, to wyrzucić, to przenieść tu, to przenieść, przenoś się dziadu jeden. I teraz może wezmę, zatankujmy, mamy. Zatankujmy. Przestań marudzić. Dobra, schowajmy sobie tu karnisterek. I do ogniska. Rosół z makaronem. Batonik energetyczny. Tego nie widziałem. No dobra. Konsumujmy sobie coś ciepłego, zagrzejmy. Ja bym rosół sobie zagrzał, no ale chyba się nie nada. Tu mamy, o, zestaw wędkarski mamy, tak? Bo co to jest, sprzęt rybacki? A, to jest wędka. A to jest haczyk z kością. To bym sobie może wziął następnym razem, jak będziemy próbować coś łowić. O, haczyk z kości. A to jest sam haczyk z kości? A to jest. Dobra, to haczyków nie chcę. Chciałbym sprzęt wędkarski, ale żeby zrobić sprzęt wędkarski, to potrzebujemy jeszcze do tego liny prawdopodobnie, co? Lina jedną, a my nie mamy żadnej. Dobra, w sumie można wziąć jeszcze. Lina się może zrobi. Może się zrobi linę. O! Jak tam hipotermia? Jeszcze trochę. Jak godzina? 13. No kurde, może byśmy udali się. To tak nie może być. Trzeba zjeść coś, moi drodzy, i to coś dobrego. Dobra, rację wojskową sobie zaraz zjemy jedną całą. Ale to za chwilę jeszcze niech nam zejdzie. Niech nam zejdzie hipotermia.
Jeszcze raz. Czego tam stękasz, chłopie? Tu nam mięsko z niedźwiedzia zdechło. Mogę skonsumować. Nie, broń Boże. Zniszcz. Chociaż może ta zgnilizna to może by się nam przydała na ryby. Dobra, jak tam hipotermia? No jeszcze raz. Szybciej, bo czasu nie mamy. Czas nam ucieka. 13.35, temperatura 29,8. 30 stopni na takiej hali przy takim ognisku. No, trochę nie bałdzo, no ale dobra. Teraz tak, jesteśmy przy garażu. To z garażu trzeba byłoby jechać tutaj do ośrodka badawczego. Do ośrodka badawczego musielibyśmy pojechać do stacji pogodowej. No, tak trzeba byłoby zrobić. Ale musimy się pozbyć hipotermii, bo bez tego to ja nigdzie nie ruszę. Wyleczono? Wyleczono. Dobra, dawaj garki i spadamy stąd. Masz. Konsumuj. Najedzony, elegancko. Racja żywnościowa, pyk. Konsumuj, dziękuję. Pełny? Pełny. Statystyki pełne, dobra. Teraz tak. Jak wyjeżdżamy z garażu, północ jest na... Tu. Czyli tak, stąd wyjeżdżamy. Musimy jechać, bo my przyjechaliśmy tu na chatki. Chatki rybackie tu, ale my musimy jechać tak bliżej tam. Bliżej tu, bliżej tam. O! Wilka zatłukła. Czy ja miałbym... To przez przypadek, no sorry, no. Czy ja miałbym miejsce na... Na skórkę. Jakbym coś wyrzucił, to może i bym miał. To bym se przeniósł tu. Te haczyki bym se przeniósł tu. To bym se przeniósł tu. To bym se przeniósł tu. Kurczę, nie wejdzie mi to. Bo to już jest utwardzona, a ja bym... Poczekaj. Ciebie tu. Ciebie tu. I teraz może by się zmieściło. Mamy nóż. Może by się zmieściło. To będziemy mieli od razu żarełko. Zaraz sobie usmażymy jeszcze coś. No i się nie zmieści, bo... Kurde, bo kości, w dupie mam te kości. Nie chcę kości. Chcę skórę wilka. No. Dobra, skórę wilka, ale tu gdzieś... Tu gdzieś miał być mostek. Czyli musimy szukać rzeczki. Nieopodal krzaczka, gdzie mieszkała kaczka, dziwaczka. Dobrze jadę? Dobrze jadę. Most jest gdzieś przed nami. Albo powinien. Ujujujujuj. Albo za nami. Albo za nami, moi drodzy. O! Teraz jak z mostu pociśniemy prosto, to wyjedziemy na badawczą naszą misję i tak właśnie zrobimy to dzisiaj. Ogarniemy sobie tu naszą badawczą misję. Tam zabierzemy skórę z niedźwiedzia. Powiesimy drugą skórę z niedźwiedzia. Żeby to nam się wysuszyło, zrobimy sobie to, co mamy zrobić, czyli dodatkowo pójdziemy, pozwiedzamy
gdzie pozwiedzamy. Ja sobie liny muszę narobić. Chociaż tutaj liny chyba powinny być zrobione, a jak nie, to ja tutaj do lasu pójdę. Se nazbieram. Se nazbieram. Dobra, to już w sumie mogę wyjść, bo już mi to niepotrzebne. Proszę bardzo, co my mamy? Elegancko, skóra. To mogę sobie powiesić, to mogę sobie zabrać tu, albo i nie mogę. Liny były? Nie ma linów. Co za to kamienie, patyki, szyszki. Szyszki se wezmę. Żywice se wezmę. Właśnie, bo jak mamy żywicę, to możemy sobie zrobić, moi drodzy, bandaż. Bo mamy ten zwykły. A my sobie zrobimy ten niezwykły. No. Dobra, brakujące elementy. Jakie brakujące elementy, jak my wszystko mamy? Chyba, że brakuje nam, żeby zrobić zwykły bandaż, co? Żywice mam, brakuje nam zwykłego bandażu. No dobra, to jak nam brakuje nam zwykłego bandażu, to my sobie szybko zrobimy jeszcze ten zwykły bandaż. Wytwarzanie, wytwarzanie i dołożymy sobie bandaż. Nie zrobimy. Dobra, to trudno. Teraz tak, tu jest utwardzona. Tu jest wilk utwardzona z niedźwiedzia. Gdzie jest mój ten skuter? Żebym tylko ja to mógł, to wyrzucę na razie. Dobra. Tu. I to se zabiorę tu. Czemu nie mogę tego wziąć? Bo co? Bo co? Się pytam ja. Bo miejsca nie ma. Naprawdę. Jak nie ma, jak jest. Dziady jedne, oszukisty bandyty. Dobra, co my mamy tu? Tu skórę z niedźwiedzia se powiesimy. Niech ona sobie tutaj będzie, moi drodzy. Tutaj skóra z wilka. Tu mamy utwardzona skóra z niedźwiedzia, to zostaje. Utwardzona skóra z wilka też zostaje. No i okej, brakuje nam tylko jeszcze trochę lin. Tu możemy w sumie wyrzucić już to, bo nam to nie będzie na razie potrzebne. Liny będziemy potrzebować sztuków dwie. To dobra, sztuków dwie będziemy potrzebować. To zrobimy sobie teraz tak, zestaw na sprzęt rybacki. Dwa. I nam zostaną dwie liny prawdopodobnie. To se weźmiemy, bo to zostaje, to zostaje. Dobra, i dwie liny tu zostają, tak? A to się nie łączy? Ale kicha. Ja myślałem, że to się łączy. A to się nie łączy. Dobra, szybki sprawdzian. Szybki sprawdzian, moi drodzy. Kurtka z niedźwiedzia, dwie liny i dwie skóry z niedźwiedzia. Czyli tak, to się suszy, to się suszy. Co z wilka jeszcze będziemy mogli zrobić? Spodnie. Spodnie. Spodnie z wilka będziemy mogli zrobić, ale potrzebujemy do tego dwie skóry z wilka i dwie liny. W sumie to skórę z wilka mógłbym tu już, chociaż nie wiem, czy tam nie jest w tym, czy tam się nie suszy. Mamy piękny dzień, ale my jedziemy, moi drodzy, do stacji pogodowej teraz. O, leleń. Pojedziemy do stacji pogodowej, moi drodzy, bo tu trzeba zrobić przemeblowanie, bo to tak nie może być. A i tak później będziemy tutaj wracać, bo zrobimy sobie kurtkę. Dopiero jak sobie zrobimy kurtkę, to sobie pójdziemy w świat. Gdzieś. Dobra, Jelonku, uciekaj, nie chcę cię przejechać. No, 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 no. Się zastanawiam w sumie,
Gdzie to byłoby lepsze? Czy tu, czy tu? Brakuje nam tu kawałka. No dobra, ale czekajcie, czekajcie. Dobra, może zostaniemy przy tej stacji pogodowej, jako naszej głównej bazie. Niech ona tam sobie będzie. Tak by było chyba najlepiej, żeby ona tam została. Tam mam dość sporo towaru już wrzuconego. Tu mamy chatkę myśliwego, to nie. Jedziemy dalej. Aha, pojechał. Masakra, co? Daleko jeszcze? Dobra, przed nami. Jeszcze kawałeczek. Kawałeczek i będziemy w domu. O, lelonek. Ty, a jeszcze czekaj, ja tam z zielonka to mogłem coś tutaj robić, coś z zielonka było, tak? Namiot. Utwardzona skóra jelenia. I szałas. Woda, patyk, drewno. A tu namiot. Dobra, ale namiotu chyba nie chcę. Chociaż na dobrą sprawę można byłoby wziąć tą skórę z jelenia, nie? No i co, znowu się zawiesiło, naprawdę. Tu jest ta droga, jedźmy drogą jak cywilizowani ludzie. O, ryzyko hipotermii. Nowa dolegliwość, no bo jakby inaczej. Bez dolegliwości nie ma życia. Tutaj parę patyczków jeszcze sobie dołożymy. Dołożymy, moi drodzy, i jesteśmy. Godzina 17:25. Super. Co my mamy tu? Mamy haczyki z kości. Tu mamy utwardzoną skórę z jelenia. Tu mamy skóra z lisa. Ale nas skóra z lisa nie interesuje. Tu mamy skóra łosia, skóra lisa. A i w sumie mam dwie skóry lisa. Mamy linków pełno. Tu mamy, co my mamy? Kamienie nieinteresujące. W sumie wiecie co? A gdzie jest królik? Lis, lis, jeleń, łoś. Lis. A gdzie jest królik? Jeleń. No ja pierdzielę, co my mamy tu? Amunicja? A tu, co mamy? Kula karabinowa. Ale jaja, nie mamy królika, moi drodzy. Kurde, dobra. To wrzućmy tu królika. Tu mamy wilka. Co mamy w magazynie? Tkaninę. A tu? Żywice. Ale kicha. Jeleń. Dobra, lis. Lis. Jeleń. Dobra, z lisa to sobie zrobimy jeszcze w takim oto wypadku szaliczek, na to wychodzi. Ale żeby na... żeby... Trzęsiesz się jak baranie jajco. Masz. A tu nie mogę, bo coś tu puszki jakieś w powietrzu wiszą. Ale jaja, dobra. Nieważne, podpałka. Nie mamy podpałki. Prawda, podpałki nie mamy. Tu mamy pełno, pełno, pełno. Podpałki nie mamy. Co to jest? Wiertarka ręczna nieinteresujące. Ty, no podpałki nie mamy, ale jaja. Kora. Ej, Jezu, chłopie, ogarnij się, no. Weź no się ogarnij. Co my tu mamy? Wilka.
czego możemy zrobić podpałkę? Skory możemy zrobić podpałkę. Dawaj tu szybko. Zapalniczka 7, proszę. Dawaj te wiszące puszki, bo te puszki mnie tu trochę wiszą, trochę denerwują. Wyrzucimy sobie te puszki tutaj. Tylko, aha, tylko one będą wisieć dalej w powietrzu. Dobra, niech se wiszą. Zupę ugotujemy. O, ugotujemy sobie zupę z mięska. Ale dobra, zupa zupą. My mieliśmy robić z lisa, moi drodzy. Mieliśmy sobie coś tam zrobić z lisa. Szalik z lisa mieliśmy zrobić. I zrobimy. Ty, króliki. Brakujące utwardzona skóra z lisa. Co my nie mamy? Utwardzonej skóry z lisa? O co chodzi? Utwardzona skóra z lisa? Skóra z lisa. O jas. Dobra. Ej, mamy królika. Dobra. Kurde. Nie. Co to jest? Skóra z lisa? Skóra z królika. Ja już myślałem. Dawaj tego królika z powrotem. Dobra, mamy królika, moi drodzy. Przestań, chłopie, marudzić. Dobra, mamy tu. Gotujemy sobie zaraz zupkę piękną. I to jest tak. Skóra z łosia, skóra z jelenia. Tu mamy utwardzona skóra z jelenia. Dobra, może tego łosia. A, nie mogę zrobić łosia, bo... Musimy zrobić sobie czapkę i tak tylko tą czapkę odejdźmy tutaj może. O, tu jest szalik trochę. Zróbmy sobie tą czapkę z króliczka. Naszego pięknego, cudownego. Tu. Proszę bardzo. Elegancko. Elegancko. Teraz mamy tak, czapkę z królika, tu jeszcze coś, nie? Futro z lisa, dobra. To jest utwardzona skóra z wilka, to jest skóra z łosia, to jest skóra z lelenia, to jest utwardzona skóra z lelenia. To tu możemy w sumie wyrzucić z utwardzoną skórę z wilka. Tutaj sobie możemy użyć lisowe. O, i tak zrobimy. Tu skóry z lisa, tutaj sobie wrzucimy ewentualnie skóry z królika, nie? Dobra, jak tam hipotermia? Grypa i gorączka. Jeszcze tego brakowało. Grypa i gorączka. Jeszcze. Masz. No jeszcze nie. Dobra, gotuj wodę. Grypa i gorączka. Na grypę były te orzeszki. Mamy orzeszki, dobra. Mamy orzeszki, to sobie weźmiemy orzeszki, ugotujemy teraz. Tu zrobimy jeszcze jedno mięsko. Woda? Aha. To ta woda, to ta woda wisi w powietrzu. Dobra. I teraz przez to nie przejdziemy. Dobra, nieważne. Co my tu mamy w apteczce? Nie mamy nic. Przestań, kurde, mnie tu stękać, chłopie. Pyk. Dobra, jak nasze statystyki, moi drodzy, jedzenie jest pełne, ale wody jest mało. Dobra, skonsumujemy. To jeszcze raz skonsumujemy. Jak wygląda sytuacja? Gorączka i grypa nam. Gorączka nam minie zaraz, a grypa też nam zaraz minie. Tak, tak, ja wiem, że wszystko looks tasty, ale... Musimy się pozbyć grypy, bo gorączka nam zaraz to minie sama. Zrobić porządki, wyrzucić trochę amunicji i jeden rządek sobie chyba tylko zostawię, bo po co mi aż tyle, prawda? Wyleczono dolegliwość grypa, gorączka minie sama. No i tak zrobimy, moi drodzy, tak zrobimy. Teraz tak, co my mamy? Tutaj mamy jakieś żarełko, tu jeszcze mamy jakieś szmaty. Szmaty nas nie interesują. Tu.
Tu już przeszukiwaliśmy, mamy tylko te słabe rękawiczki, jedne i drugie, więc to też sobie darujemy. Tu mamy kogoś, tylko dupa wystaje. No dobra, to tak trzeba będzie zrobić. Liny jak liny. Tu są ubrania, tu są patyki, mogę dorzucić, pełno jest. Tu mamy, co tu mamy? Stojak z lisa i jednego lisa mamy tu chyba, tak? Skóra z lisa, dobra. To możemy zabrać skórę z łosia i ją też wysuszyć, niech się suszy. Nie wiem, czy ja tu drugiego bym tego stojaka nie postawił. I tu byśmy jeszcze skórę z jelenia. Skóra z wilka, skóra z jelenia. Dobra, to teraz tak. Tu. To w sumie tu możemy wyrzucić tą amunicję, nie? Tu, gdzie ona była, niech sobie będzie. Czyli zrobimy tutaj takie, że tak powiem, delikatnie porządki, bo nam tyle tego nie potrzeba. Zdecydowanie nam tyle tego nie potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To jest 40, 80, kurde, ponad 100 naboi. Ponad 100 naboi to nam na zdecydowanie niepotrzebne. Zestawy wędkarskie. Ale tu nie ma drzwi, nie ma. Zestawy wędkarskie też nam nie są aż tak potrzebne. Jeden może zostać w razie czego. Złom niech se tu będzie. Zapalniczka. Jedna zapalniczka, druga zapalniczka. Weź, no. Puszka. Tu mamy haczyk z kości. Tu jeszcze będziemy musieli sobie tylko liny dorobić. Tak jest. Dorobimy sobie trochę liny. Jak wygląda temperatura? Pełno, żarcie pełno, wszystko pełno. Elegancko. Puszka z recyklingu. Rano byśmy sobie zjedli tą zupę. Albo ponosili kawałek tego mięsa nawet, nie? On jeden dzień, 5 godzin. Kurtka. Dobra, to się suszy, to się suszy. Jeszcze tak szybki przegląd. Tu mamy, to mamy. Siekierę. Noża nie mamy. Noża nie mamy, ale za to mamy złom, więc ja bym sobie jeszcze i linę też mam. Nie, nie mamy liny nawet. Dobra, mamy linę. Nóż ze złomu byśmy sobie wytworzyli. Niech już będzie. Czyli mamy nóż, siekierę, strzelbę i pochodnie. To pasuje. Do żarcia mamy. A, to mamy. Kokosa wyrzucić z wodą. Kokosa z wodą wyrzucimy tu. Niech sobie wisi w powietrzu tu. Ewentualnie zobaczmy, czy w lodówce nic się nie zrespiło. Nie. Czyli tak. Żarcie mamy. Tabletki. Tabletki w sumie mamy. Tu bandaże mamy. Tu brakuje nam tylko lin. Lin, ale to liny to se po drodze zaraz zbierzemy. No dobra, moi drodzy, to żeby nie przeciągać, to widzimy się w kolejnym odcineczku. Już prawdopodobnie tutaj. A więc trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie. Hej, hej.